Reformatorem 2008 zostaje Gazeta Wyborcza za akcję Umierać po ludzku. Wielkie brawa. Witamy z nami pana Michała Sołtysiaka, szefa akcji społecznych Gazety Wyborczej. Dobry wieczór. Witamy i jeszcze raz gratulujemy. Proszę powiedzieć, co zainspirowało tak trudny temat, tak niemedialny temat w medium takim jak Gazeta Wyborcza? No właśnie, czy to jest temat niemedialny? Wydaje się, że media bardzo często żyją śmiercią. Całym pomysłem gazety było to, żeby przełamać to tabu. Śmierć pokazuje się w mediach w takim kontekście dosyć oczywistym. 1 listopada. Płoną znicze, programy, ramówka jest wyciszona. Albo w taki sensacyjny bardzo sposób. Natomiast myśmy chcieli powiedzieć o tym, co absolutnie dotyczy wszystkich nas. Poza tym to jest takie domknięcie naturalne naszej dużej akcji Rodzić po ludzku. No a poza tym zastanawialiśmy się też, jak ta akcja powinna wyglądać w mediach. To nie było tak, że od początku mieliśmy taki pomysł na tę akcję. Za to nasze hasło, nam nie jest wszystko jedno. Między innymi, żeby miało pokrycie, realizuje się w takich projektach. Najpierw piszą dziennikarze. Znaczy, było tam wiele historii takich bardzo osobistych. Czy to jest inna nasza akcja, powrót taty. Dziennikarze często piszą bardzo intymnie o swoich historiach. O tym jest zawsze lawina listów, setki, tysiące listów, które przychodzą do gazety i my na podstawie tych listów tak naprawdę dopiero tworzymy plan akcji. Tak było też. A czy w przypadku takiej akcji właśnie jak ta można mówić o jakichkolwiek wymiernych efektach, o jakimś przełożeniu na rzeczywistość, które da się zmierzyć? Tak, tak. Ta akcja tylko dlatego ma sens, że ma bardzo wymierne efekty. Na początku chcieliśmy stworzyć wolontariat, to wydawało się takie oczywiste, zobaczyć jakie są kłopoty, a potem okazało się, że największym problemem i to wynikło z listów od czytelników jest to, że w Polsce się źle umiera w szpitalach. Pomyśleliśmy sobie, no dobrze, jeżeli tak się dzieje, to i największym problemem są szpitale i lekarze, to może warto porozmawiać z lekarzami, a nim człowiek stanie się lekarzem, jest najpierw studentem medycyny, więc nomen omen w Krakowie zrobiliśmy projekt pilotażowy na tutejszej uczelni medycznej i okazało się, że studenci o śmierci dowiadują się, jeżeli zainteresuje ich ten temat i pójdą na przykład na półroczny kurs filozofii, co jest dosyć groteskowe. Więc stąd pomysł zrobienia ogólnopolskich warsztatów dla studentów i mamy nadzieję, że po tym, jak wszyscy rektorzy dużych uczelni medycznych zgodzili się na to, że taka ścieżka jest potrzebna, to będzie po prostu plan zajęć studentów medycyny w całej Polsce. Bardzo wymierny efekt. Akcja przyniosła specjalny dekalog rzeczy, które potrzebne są umierającemu człowiekowi. Jakie dla pana jest najważniejsze przykazanie? Znaczy, śmierć jest integralną częścią życia. No, ludziom umierających należy się normalne traktowanie, takie bardzo godne. To jest chyba istotne. Jak to się później przekłada na konkrety, to staraliśmy się o to walczyć w tej akcji. Mhm. A czy wciąż Polacy drżą na takie słowa jak hospicjum? Jak pan to odbiera? Czy wciąż taki strach jest w nas? No, pan nie drży? Szczerze, troszkę tak. No właśnie, no to jest bardzo naturalna reakcja. Znaczy, staraliśmy się pokazać. My tej akcji nigdy nie robimy sami. To znaczy, zawsze staramy się znaleźć ludzi, którzy to po prostu świetnie robią od lat i po prostu naszymi akcjami staramy się tych ludzi wydobyć, zrobić to na szeroką skalę. Tym razem był to ksiądz Piotr Krakowiak i jego gdańskie hospicjum z hasłem Hospicjum to też życie. Myśmy mieli sami wielkie opory jadąc tam. Okazuje się, że no, to po prostu trzeba przełamywać pewne tabu. Mhm. Proszę powiedzieć, reakcja czytelników gazety była jednoznacznie pozytywna, jakieś listy, jakieś wyznania. Jaki rodzaj był odpowiedzi? Czy ludzie chcieli czytać w takiej gazecie, w takiej formule o tym temacie?
No to był bardzo wzruszający cykl, bardzo mocny, bardzo emocjonalny. To było tak, że myśmy ciągle dostawali mnóstwo takich trudnych, gorzkich zwrotów. No tak, no, ale to jest też część gorącej gazety, medium, którym jest Gazeta Wyborcza. My nie tylko, jak panowie wiecie, robimy te akcje. Znaczy za każdym razem te reakcje są inne. Chodzi o to, żeby to rzeczywiście zmieniało rzeczywistość. Właśnie takie akcje nagradzamy. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Wielkie brawa za tę inicjatywę.